Hej moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku z naszego w sumie wyzwania wakacyjnego. Już tak to zaczęłam nazywać, bo niech tak będzie. Kurczę, ona mi idzie tutaj sprzątać. Wezwałam ją jakąś godzinę, nawet więcej. Samego rana panią zadzwoniłam, żeby mi posprzątała, a ona dopiero teraz tu przylazła. Zobaczcie, jaki tu jest syf. Chciałam już się wybrać do tej chatki, ale... A tu mały prosiak. No właśnie, Alison nam się spaliła, bo jej dałam, żeby się poopalała, bo czekałam na tą pokówkę i proszę, jak teraz wygląda. Przeuroczo po prostu. Piękna spalenizna. Pokaż się, zrobię ci zdjęcie. Uwiecznijmy to. Piękna jesteś. I nie ci z twojej randki, kochanieńka, nie ci. Idź się ubierz, może ta pokówka ruszy się trochę i sprzątnie to szybciej. Nie, ona tylko pościelała mi łóżko i sobie poszła. Spoko, a to, że mam talerze brudne, to nie razy. No dobra. Idź na parcelę powietrzną. Nic nie oglądaj. Idźmy do tej tajemniczej chatki. Mam nadzieję, że w ogóle będę mogła coś tam zrobić, bo ona nie ma żadnych umiejętności, a pamiętam, że trzeba coś naprawiać. Także mam nadzieję, że nie zginiemy, ale widzimy się na miejscu. Idę tam, jeśli kochani, jest późno, bo jest 19 i się zrobiło ciemno. No ale co tam? Nie ma większego znaczenia. Tylko sobie zrobię taką, wiecie, płacia, żeby to upamiętnić. Zresztą, jak ona miała Alison, Boże, zapominam, jak moja asasinka ma na imię. Ona też nie zrobi zdjęcie. Co to jest? Światło. Tak, też zrób miejsce zdjęcie. Ja ją tak wyszykowałam, przecież tutaj jest normalnie prysznic i wszystko. Aha, my tu musimy zapukać chyba. Czy nie? Nie, to jest otwarte. To jest otwarte. Co ty tworzysz, kochana? Dokąd ty idziesz? Stójże w miejscu, zrób to zdjęcie. Tak, żeby ciebie nie było widać. Z tym aparatem byłoby dziwne, jakbyś robiła zdjęcie i... nie chcę nigdzie wychodzić. Zawsze coś kliknę. Okej. Trochę w tę stronę. O. Bardzo. Piękna pamiąteczka. Tak, tak. I dokąd ty lecisz? Gdzie jest ten właściciel? O, jest. Zaproponuj pomoc. W sumie nie wiem, czy pomoc jemu wlicza się w te... tak, bo inaczej nie dostaniemy tej laleczki wodu. Dzień dobry. Wiedźmo twardziel. Mój. Witaj, nie jestem w stanie zabawić gości, cały sprzęt jest zepsuty, więc nie mogę nawet zaproponować ci poczęstunku. Poddaję się. Ojej. Gdzie żeś polazła? Zaraz cię będę szukać. Czy ja jestem ślepa? Dobra, on i tak nam już nie jest do niczego na razie potrzebny. Trzeba najpierw tutaj ponaprawiać, jako że nic nie umiemy. Zaczniemy od tych rzeczy, które nas nie zabiją prądem. Czy to też jest zepsute? Nie. Dobra. Troszkę nam to zajmie. Na tym sobie wbijemy umiejętność i może potem będzie lepiej. No, pokój znowu! No wiem, wiem. Z mojej podłogi to będzie ci lepiej. Co my tu jeszcze mamy zepsutego? Wszystko jest elektryczne już. To co, telewizor czy zmywarka? Przy czym najczęściej umierają Simowie. Boże, ona biedna z tą swoją poparzoną twarzą. Jeszcze mu posprząta i w ogóle wszystko. Dasz sobie radę? Nie zgiń, błagam cię. A nie można tu zginąć, co najwyżej można się poparzyć. Ale żeby tak umrzeć, to chyba nie. Nie! 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 Przestań! Nie umieraj, tylko błagam cię. O, szybko. Się ogarnij. Się wystraszyłam. Nie wiem, jak się inaczej nauczyć.
diece jakieś szybkie danie. Mikrofalówka też jest zepsuta w sumie. Gotowe danie diece. Chyba, że to gotowe jest z mikrofalówki, już nie wiem. Biedna. Trzeba jej poprawić humor. No to chyba troszkę spędzimy tutaj czasu, pewnie cały odcinek. Włącz sobie potem, żeby potańczyć. Tańcz, hula. Nie sprzątaj, już wystarczająco mu pomagasz. Ale musisz tak przy tym stole, Jezus Maria. Uff, ale się wystraszyłam, że ona mi umrze. Masakra. Też nawet nie wiem, czy tak się da tutaj. Czekaj, nie ma tu jakiegoś łóżka? Tak, wiem, wymagam sporo, ale... No nie ma, ona tutaj tylko ten swój hamaczek i ma w nosie wszystko. Więc cóż, jesteśmy skazani na drzemanie. Najpierw się zdrzemniemy, a potem zaparzymy sobie kawę. Coś czuję, że będzie trzeba tutaj wyłudzić, bo nie zdążymy ze wszystkim. Tak coś mi się zdaje. Najgorzej właśnie z tą skrzynią skarbów. No. Długo jeszcze, czy ty będziesz tak spała, aż się wyśpisz? Jesteś głodna! Zjedz śniadanie, zjedz płatki. Wstań i zjedz płatki. I posprzątaj ten syf jednak. Żeby ci lepiej było. Też posprzątaj. Skorzystaj, weź prysznic, wykąp się. No tak, weź prysznic pewnie. Chciałoby się. Zjedz jeszcze raz, nie wiem, kanapkę z szynką. Mówię ci, roztyjesz się tu jak nic. Nie dość, że spalona, to jeszcze będziesz. Okej, teraz nam towarzystwa brakuje. Świetnie! Czy ona tu chociaż telefon? Oczywiście, że nie, bo po co? Żongluj filiżankami. Nie będzie tak łatwo, nie ma to tamto. Jeszcze coś nie zje. Ewidentnie będzie gruba. A wiesz co, rakuj za napiwki. Bo to ci podniesie zabawę. Nam się wakacje skończą w tej chatce. Zobaczycie, że tak będzie. I zaraz przyleci do niej ten chory króliczek. Ona się boi, że przytyje. Nie dziwię się. Mama! No weź. Nie masz komórki, żeby zadzwonić. Skacz na skakance, okej? Okay? No już. Mamy towarzystwo życia. No cóż zrobić? No przyjaźnijmy się z nim, a co? Przyspieszę to, bo przecież cały odcinek na tym spędzimy. Gdzie ten królik? Już mi poniósł towarzystwo? Teraz komfort. Aha, nie no. Świetnie nam idzie, moi drodzy. W ogóle, ile ten odcinek już trwa? Może nie, to chyba nie ma sensu. Chyba pora wrócić do domu, ją ogarnąć i jeszcze raz tu przyjechać. Tak będzie najlepiej. Także tak zrobimy i widzimy się, jak już ją ogarnę. Jesteśmy z powrotem w tajemniczej chatce, moi drodzy. I mam nadzieję, że... Aha, czyli... Czyli fantastycznie. Wszystko od nowa. Yay! A został nam jeden dzień wakacji. O, może umrze. Nie, szkoda. Zaproponuj mu pomoc. Napraw jeszcze raz tą wannę. Nie żeby coś, ale i wszystkie punkty umiejętności zniknęły jakimś cudem dziwnym. Nie wiem, czy w ogóle jest sens tutaj to wszystko robić. Tak, tak, tak.
Właśnie próbuję je zrealizować, tak? Powiedz. Korzystaj. I może spróbujemy tym razem naprawić mikrofalówkę. Ale najpierw to się podobnie. Nawet nie ma w ogóle żadnego punktu bitego. Mimo, że wcześniej coś tam miało. Ja nie wiem, jak to działa. A ta logika, co to była na, tym, na tej wycieczce, też bez sensu, ale okej. Może teraz będzie lepiej. No Jezus Maria! Jeszcze się nigdy nie uda! Świetnie. Idź się umyj. Mam to w nosie, masz to zrobić, nie obchodzi mnie to. Wypij sobie kawę. Będziemy tutaj do usranej śmierci siedzieć w tym momencie. Weź sobie, wypij ze trzy. Przynajmniej tutaj ta kawa trochę działa. Trochę, nie? Wiedzę, jeszcze raz. Jeszcze jedną kawkę. Poskacz sobie na skakance. I tak oto tracimy nasz ostatni dzień wakacji. Jej! Boże, jak ta energia w ogóle tutaj szybko spada. To wszystko jest tak... specjalnie zrobione, żeby jej się nic nie udało. I znowu jest głodna i wszystko, tak? Świetnie. Naprawiaj tą mikrofalówkę. Uda ci się. Proszę cię. Jest! To lecimy po kolei. Błagam, 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 błagam. Nie poddawaj się. Tutaj po prostu te umiejętności nie rosną. Nie wiem, chyba się nie da po prostu zdobyć umiejętności na wakacjach. Nie znam się. Ale na to wygląda. Krankam sana pół. Co nie? A jednak, ja cię przekonam. Musimy wracać do domu zaraz, ja nie chcę jeszcze raz tego robić, proszę cię. Nie wyjedziesz stąd, dopóki tego nie zrobisz, nie chcę tego robić od nowa, proszę. Nie poddawaj się. Wiem, że nie może być łatwo, ale bez przesady. Och, udało się. Ostatnie, ostatnie. Nie, bo co? Dobra, dobra, zjedz coś. Zjedz kubek gorących klusek. I zabierz sobie trzy kawy. Tak się staram. Z takim nastrojem to nie wiem, co zdziałam. I będziemy musieli tu wrócić, żeby się nauczyć tego tańca. Chyba, że jak... Nie wrócę do domu, dopóki nie skończę. Nie wrócę do domu! Zostanę tu na zawsze. Udało się. Czy to już wszystko? Gdzie jest ten dziad? Idzie. Nie oglądaj, bo on musi do ciebie podejść. Tak. Daj mi lalkę wudu. Tak. Tak, nareszcie udało się. O mój Boże. Ile to się trzeba było namęczyć? Sprawdzę aż czy jest. Jest. Dobra, nigdy więcej, nigdy więcej. Gdzie jest? Tutaj jest to.
iść na parcelę. Może pójdziemy na parcelę publiczną od razu? Gdzie był ten masaż? On nam odnowi trochę energię. Na pewno był w gorących źródłach. Więc idziemy na masaż. Aha, no ale to już będzie w kolejnym odcinku. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się jeszcze na tych wakacjach nauczyć tańca, bo to chyba jest ostatnie nasze wyzwanie. Aha, jeszcze trzeba znaleźć skarb. Ale skarb po prostu będziemy szukać też na innych miejscówkach i jak nie znajdziemy, to ostatecznie wrócimy na tą wyspę jeszcze raz. Także i tak będzie trzeba wrócić, bo nie odbyliśmy wszystkich podróży z... Chyba, że też się uda w przyszłym odcinku. Dobra, zobaczymy, co mi się uda. W każdym razie na dzisiaj to było tyle. Dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa, pa!